Witam Was serdecznie na kanale Gen Fishing. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować dwa hole grubych ryb. Mianowicie często nam się zdarza, że podczas łowienia sandaczy zdarzają nam się przyłowy w postaci brań suma. No, to samo mnie spotkało w ciągu dwóch dni, właściwie o tej samej porze w dwóch tych samych miejscach. Jeden i drugi hol, uprzedzając z góry, no niestety nie skończył się sukcesem. Za potężne ryby do mojego sprzętu sandaczowego. Natomiast wydaje mi się, że filmy będą ciekawe. Drugi hol trwał ponad 50 minut, oczywiście skrócę go do minimum, do tych najciekawszych sytuacji. Natomiast w pierwszym holu zdarzyła się niecodzienna rzecz, mianowicie kiedy sum już mi się wypiął, holowałem przynętę z daleka, bo mi wywlókł prawie całą plecionkę. No i na chwilę ten hol wstrzymałem, wtedy musiałem nastąpić branie sandacza. Tego sandacza wyholowałem, wziąłem go w podbierach, w podbieraku się wypiął. Następnie chciałem zrobić zdjęcie, odskoczył, wypadł mi do wody, także nie widziałem, nie mogłem Wam zaprezentować tej rybki. Ale wydaje mi się, że warto obejrzeć, zawsze coś innego, także zapraszam do miłego oglądania, hejka. Mamy grubą rybę. Podejrzewam, że to będzie sum. Marne szanse na wyciągnięcie. Zatrzymania. Zaraz mi się plecionka skończy. Muszę za nim płynąć, bo mi się zaraz plecionka kończy. Bydle konkretne. Walka z sumem. Do podebrania daleko, ale ja nawet rękawiczki nie mam. Na szans. Za gruba ryba na ten sprzęt. Wziął na gofera, czyli przynęta nie tylko na
sandacza, ale również na suma. Jak widać, się sprawdza. O, trochę odzyskałem te ciągi. Zawleczę je do tamy zaraz. Nic nie mogę odzyskać plecionki. Koniec plecionki. Rany boskie, co to za zwierzę. Zobaczcie. 150 metrów plesionki już poszło, a chłop mnie ciągnie. Trochę odzyskamy. O, spadł. I po walce. I to byłoby na tyle. Dobrze, że udało się odzyskać plecionkę, ale ryba nie do zatrzymania. Nie, tam jeszcze jest jakaś ryba. Nie, on jeszcze jest. Co to jest? To mnie druga ryba wzięła. Teraz to już zgłupiałem. Nie, ryba jest jeszcze, ale jaja, ale tak by inna ryba była teraz. No coś niesamowitego. Jakby sum wypluł, a mam teraz inną rybę. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jeszcze się wypięło. Co za fart. Spójrzcie. Gofer. Cały w śluzie po sumie. Sum się spiął. Przy ściąganiu wziął sandacz, całkiem ładny. Spójrzcie, taka ryba. No niesamowita historia. Sun spadł i po jakimś czasie wziął sandacz na prowadzącego gofera. Po sumie w tym samym rzucie. No niesamowita rzecz. Chciałem tego sandacza tutaj zmierzyć, wysłać go do zawodów. No i tu mi się odbił i poleciał do wody. Także ani sandacz nie zgłoszony do zawodu fiszkę, ani nie zaprezentowałem go, jak wypuszczam. Trudno, tak bywa. Także niesamowity zbieg okoliczności. No i cóż, łowię dalej, czyszczę fluokarbon ze śluzu, no i łowimy dalej. Jeszcze takie spostrzeżenie, bo sum wziął na goferka, przeciążenia były ogromne, ale jednak hak na główce titanium od Robinsona spokojnie wytrzymał, nie odgiął się. Także dobry produkt, polecam. Jak wytrzymał takie przeciążenia, no to można grubego sandacza na ten spokojnie ciągnąć.
Znowu sum. To za ryba, bo jest znowu sumik. Albo piękny sandasz. Sumik będzie znowu. Oby to był piękny sandacz, a nie sum. Waliłbym chyba sum. Te sumy to są normalnie. Znowu go nie wyjmę. Prawdopodobnie. Walka trwa. O, bym ogon po plecionce. Teraz dokręciłem palcem na granicy wytrzymałości. Nie jest taki mały, jak myślałem. Uaktywniły się te sumy. Niestety. Kto lubi te ryby łowić, no to miałby frajdę. No ja niekoniecznie. Zdemoluję łowisko. Tracę być może cenny czas na darmo. Chociaż zobaczyć tą rybę. Ten tu jeszcze troszeczkę daje dzisiaj powalczyć. Dzień później. Trzyma się mocno dna. No, chociaż pokazałbyś ten brzydki łeb. No, teraz to zaparkował, że go nawet nie ruszę. No przecież kiedyś się musi zmęczyć. Mnie już ręka boli. Kolejna pętla wokół łódki. No nie zobaczę go. Myślałem, że jest mniejszy na początku. Ale nie jest taki mały. Ale to jest sprzęt na sandacza, nie na suma. Plecionka 0,15, fluokarbon 30 z węzłem. To chyba najsłabszy punkt zestawu będzie. No i Batsonik. No Batsonik już wyjął w swoim życiu parę sumów, ale taki maksymalnie numer 50. Szmaciarze to już by go wyjęły w 5 minut. Już teraz tylko bateria mi nie padła, bo nie będę miał jak wymienić. No nic nie mogę zrobić. Podtrzymuję tylko palcem szpulę. Tym reguluję. On doi.
ale ten wczoraj to odjechał jak torpeda. Ten to jeszcze przynajmniej się tutaj ze mną droczy. Ja już mam dosyć, on jeszcze. Baconik u kresu wytrzymałości. O, bąble. Dobry znak, bąble poszły. Może słabnie. Jakieś bąble są bąble. Widzicie to? Jeszcze chwilka może by się pokazał. Ożył znowu niestety. A już go miałem blisko powierzchni. Wziął na koguta. Jak ma hak na zewnątrz, to jeszcze pół biedy. A jak w pysku, no to w każdej chwili może przetrzeć fluokarbon tą tarką. Jest. Matko kochana. Jeszcze z łbem w drugą stronę. Widziałem go już. To już jestem zadowolony. Jakby to powiedział prymanki, bo już go widziałem. Nie wiem ile ma. Dwa dni później. Ależ ta ryba ma siły. Ileż to można? Ja pierdykam. To są monstra jakieś. Widzę ogon. Znowu przegrałem walkę z rybą, z sumem. W międzyczasie padła mi bateria w kamerce. Nie miałem jak je wymienić, bo baterię miałem w torbie tutaj z tyłu schowaną. No i cóż, druga moja w ciągu dwóch dni przegrana walka z sumem. Ta ryba też była potężna. Hol trwał ponad 50 minut, więc pewnie go skrócę, bo to nie ma co patrzeć. No i w końcu nie wytrzymała końcówka fluokarbonu za grawką. No i ryba poszła. Drugi raz, pech, straciłem tylko kupę czasu. No i tak to właśnie z tymi sumami. Przyłowy dla mnie są zbędne, bo tylko straciłem dobry czas. Mogłem w tym czasie złowić jakieś sandacze, okonie. A tak to namordowałem się i efekt znowu taki sam, że ryba w wodzie, nawet nie ma jak jej zaprezentować. Być może wybrzydzam, no ale tak jak mówię, no, trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Sum to nie jest ryba, na którą ja celuję. Są to takie przyłowy, jakie są, demolują łowisko. Ale cóż, łowię dalej, przewiązuję agraweczkę. Oglądajcie, hejka.